pierwsze, to jest forma promocji Poznania i chyba jednego z najlepszych na świecie torów dla takich dyscyplin jak kajakarstwo czy wioślarstwo. Jestem dumny z tego, że najlepsze zespoły, najlepsze drużyny na świecie, najlepsi zawodnicy, zawodniczki mogą tutaj rywalizować. Jest piękna pogoda, jest też publiczność, doping publiczności i gratuluję, dziękuję za te piękne emocje, które możemy obserwować właśnie podczas tych zawodów. Będziemy na pewno starali się, żeby ten tor był najlepszym torem w Europie, czy jednym z najlepszych na świecie. I oczywistym jest dla nas, że również będą potrzebne kolejne inwestycje. My dokonaliśmy zakupu sporego terenu, 7 hektarów od firmy Wyborowa, po to właśnie, żeby w tym zakresie możliwe były też jakieś drobne korekty i te elementy, które się wiążą z organizacją właśnie zawodów najwyższej rangi. No i nasza współpraca ze związkiem jest, powiedziałbym, wzorcowa. Wtedy, gdy była pandemia, gdy były problemy, gdy w innych krajach musiano się wycofać z organizacji zawodów, tak naprawdę byliśmy w stanie tym zespołem, który mamy, przygotować te zawody. Stąd na pewno będziemy wypatrywać tych jeszcze ważniejszych imprez niż Puchar Świata, bo wiadomo, że Mistrzostwa Świata, no to jest tak naprawdę ta taka wisienka na torcie, a jednocześnie najczęściej też piękny test przed Igrzyskami Olimpijskimi, a na tych igrzyskach odnosiliśmy sukcesy i jestem przekonany, że będziemy odnosić.